Stoimy przed galerią Gdyńskiego Centrum Filmowego, w której od dzisiaj możemy zobaczyć wystawę, w którą pracowałem przez prawie 2 lata. To wystawa, której pretekstem stał się tekst, który czytałem jeszcze na studiach, Selfie Ergo Sum. Był taki moment, w którym bardzo dużo ludzi robiło sobie zdjęcia, selfie. Ten moment i to rozważanie na temat artykułu, w którym była bardzo fajna myśl pod tytułem, że nie robimy tego z czystej próżności czy z takiej potrzeby ego, ale że sobie przypominać, że istniejemy. Żeby cały czas sobie potwierdzać tą materializację. To mi się bardzo spodobało. Przeprowadzałem mnóstwo rozmów z różnymi ludźmi na temat tej kultury fizycznej. Z moim kumplem z siłowni rozmawialiśmy na temat tej pracy, którą trzeba włożyć, żeby stać się boskim. I kiedy użył to słowo, żeby stać się boskim, stwierdziłem, że to jest kolejny pretekst do tego, żeby stworzyć kolejną instalację. Praktycznie po 2 latach powstało kilka obiektów, bo jest ich zaledwie 6, które niosą ze sobą bardzo silną semantyczną treść. To jest właśnie ta siłownia. Kiedy byliśmy na siłowni z kolegą, hasło pod tytułem Staje się boski stało się dla mnie taką problematyką współczesnych czasów. Zaobserwowałem, że cholernie skupiamy się na cielesności. I ten wysiłek, ten trud jest zawarty właśnie w tym obiekcie. Na wystawie możemy zobaczyć obiekty, które noszą wręcz znamiona jakby muzealnych, jakbyśmy byli w muzeum tych czasów i pewnych poetyckich kodach tych czasów. Te obiekty mają nam tylko pokazywać, jak ja to widzę, że to wygląda w danym momencie. Mam nadzieję, że będą też skłaniały ludzi do pewnego odbioru. Wchodząc na wystawę, widzimy na początku feretron z lustrami. Z czym wchodzimy? Z odbiciem, naszym odbiciem. Wtedy przechodzimy przez treść, którą jest na przykład krzyż, czy kasetony podświetlane, elektryczne, reklamowe. Przechodzimy dalej, aż w końcu znowu wychodzimy, patrząc się znowu w lustro, tylko że z drugiej strony feretron. Cały zestaw prac ma pewną konotację zarówno z obrazowością i kulturą katolicką, religijną, ale jednocześnie wpleciony jest w ten taki współczesny kontekst. Tu na przykład widzimy kasetony. Kasetony reklamowe, które są zazwyczaj znane jako City Light w mieście, które po prostu są reklamą. Natomiast tutaj tworzą pewnego rodzaju ikonostas. Nawiązują do tego, że kiedyś pewne rzeczy przekazywane były za pośrednictwem treści wizualnych. I teraz jest tak podobnie, tylko że zmienia się kontekst wypowiedzi. Cała wystawa jest tak skonstruowana, że praktycznie kody semantyczne są już przeze mnie zaproponowane. I trudno jest wyjść poza tą treść, którą tam zawarłem. Ten obiekt to jest jedyny obiekt, który pozwala na swojego rodzaju dowolność, czyli dotyka intelektu wprost. Dlatego też jest krzesło, żeby każdy mógł prywatnie i intymnie przeżyć pewien moment. Dowolność, którą daje nam ten ołtarz, jako też podniesienie czegoś mocno w zakresie sakrum, staje się bardzo ciekawym wydarzeniem dla każdego odbiorcy, bo to zauważyłem już wcześniej. Mnogość interpretacji, ale wszystkie cały czas utrzymujące nić, o którą mi chodziło. Ja sam jestem ciekaw, jak każdy będzie przeżywał swoją prywatną wycieczkę z tym ołtarzem, bo jest to też podnoszenie swojej intelektualnej formy i interpretacji do tego rangi, do tej rangi sakrum. Korona. Korona nawiązuje do już twórczości znanej w sztuce konceptualnej. Wiele osób wykorzystywało ten motyw. Tutaj, w kontekście tej wystawy, wykorzystałem igły, które są do botoksu. I ta nasza taka prywatna, cierniowa historia jest związana z tą próbą ciągłego poprawiania własnej urody. Ja myślę, że wystawa dotyka takich socjologicznych tematów teraz, w chwili obecnej. I są one trochę prosto potraktowane w dosłowny sposób, żeby każdy mógł to odebrać, ale też budując całościowo kontekst, mają takie pole do interpretacji dla każdego i jest możliwe właśnie to przeżycie i to wyjście i spojrzenie jeszcze raz w lustro
z jakąś refleksją, mam nadzieję. Dlatego, że bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie tego typu działania były raczej taką intelektualną sferą. W tym momencie dla mnie ta galeria jest takim pretekstem do rozmów, pretekstem do myśli. Jeśli mogę w jakikolwiek sposób skłonić kogoś albo siebie do myślenia, to jestem zawsze szczęśliwy. Mam nadzieję, że teraz też to się uda.